26 lipca około godziny 22 funkcjonariusz stanowiska dowodzenia dzierżoniowskiej policji otrzymał informację, iż na ulicy Kościelnej w Dzierżoniowie doszło do najechania na znak i krawężnik, najprawdopodobniej przez nietrzeźwego kierującego. Wysłani na miejsce mundurowi ustalili, że mieszkańcy naszego powiatu zauważyli jak kierujący Mercedesem jadąc ulicą Krótką i na parkingu przy lokalu gastronomicznym w pewnym momencie najechał na znak drogowy i krawężnik. Jeden ze świadków podszedł do samochodu i gdy chciał dowiedzieć się, czy może mężczyzna potrzebuje pomocy, wyczuł silną woń alkoholu. Zawiadamiający do czasu podjęcia interwencji, cały czas obserwowali kierowcę Mercedesa. Mundurowi podjęli czynności wobec 36-letniego mieszkańca naszego powiatu, który miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu, za to samochód nie posiadał aktualnych badań technicznych. W ostatnim czasie to już drugi przypadek. Gdzie kierowca dopuścił się czynu zabronionego, a dzięki reakcji osób postronnych, zatrzymany będzie musiał odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości.